there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Kochany synu, synu kapłanie, wstępując za drogę powołania, zdecydowaliśmy złożyć Bogu największą ofiarę. Ofiarę własnego życia, poświęcając je na największą chwałę Bożą dla rozwoju Kościoła i zbawienia dusz ludzkich, do których zostałeś posłany. Twoje chcę z Bożą pomocą jest przypieczętowaniem wyboru tej drogi. Z pasją, ale i z pokorą realizuj swoje życiowe powołanie, aby Twoje kapłaństwo było zawsze czyste, święte, wypełnione miłością i ofiarą. Staraj się słuchać Boga, a On pokaże Ci pracę i obdarzy swoim błogosławieństwem. Pielęgnuj sobie uśmiech i nie zatracaj nigdy poczucia humoru. To w Twoim kapłaństwie będą dni radości, ale też będą dni smutne. Bądź jak światło, które wędruje przez noc i po drodze zapala zagasłe gwiazdy. Bądź solą, która daje chrześcijański smak życia. Przyjmij słowa Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swoją życiową misję. Cokolwiek będziesz czynił, czyń to całym sercem i duszą. Podążaj za tym, co kochasz, a co powinno być niezmienne. Kochaj swoje kapłaństwo i bądź mu wierny aż do końca. U progu Twojej kapłańskiej drogi życzę Ci życia, które będzie cudownym darem Bożym dla całego Kościoła. Niech wspiera Cię Maryja, Matka wszystkich kapłanów, Święty Jan Maria Wianney i Twój patron Święty Michał. Niech Twoja praca przynosi obfite owoce i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową ofiarę. Błogosławieństwo Twojej Matki nie idzie z Tobą, a niebieska Matka nie Cię ma w szczególnej opiece i wspiera nieustanne błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego. Abyś służył w jednym Bogu i życiu nie chciał Bóg byłeś jak. Błogosław te nasze dzieci, które połączyłeś miłością. Pozwól im przeżyć szczęśliwe życie i obdarzyć wszelkimi łaskami. Niech będą dobrymi małżonkami i rodzicami dla swoich dzieci.
Niech dobry Bóg ma was w swojej opiece dziś i każdego dnia waszego życia. Maryja, Matka pięknej miłości, niechaj otacza was swoją opieką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pora mi dzisiaj do ślubu iść. Mój piękny Panie, ja go nie kocham, taka jest prawda. Pan główną rolę gra w każdym śnie. Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama. Życie jest życiem, Pan przecież wie. Już mi niosą w sumie.